nie lubiła, kiedy w dzieciństwie nazywano ją Zochą, Zośką lub Zofią. To ostatnie uważa za poważne. Wszystko się zmieniło, kiedy poznała swojego obecnego męża, miłość swojego życia, Tomka, który wymawiając jej imię wołał Zosieńka i Zosia. I tak już zostało. Teraz występuje na scenie jako Zosia Karbowiak. Promuje nasze miasto w krajach Skandynawii z dużym sukcesem. Witaj Jezu, kochany, odbawy Jarku, piękny, od proroku ogłoszony, od narodu upragniony. Dlaczego muzyka? To trzeba by było się cofnąć jakieś 30 parę lat temu. Trzeba by było się cofnąć i zobaczyć, co wtedy mała Zosia miała w głowie. Ale myślę, że ja zawsze uciekałam w muzykę. Czy jakiś problem miałam nawet jako dziecko. Wiesz, dzieci kłócą się, jakieś koleżanki w szkole dokuczają czy coś. To piękną odskocznią była muzyka. U mnie muzyka była w domu, gdyż mój ojciec, z tego co mi wiadomo, to i skrzypiec tam dotknął w pewnym etapie swojego życia i grał na perkusji i amatorsko, ale jednak mama grała na pianinie, zawsze była ta muzyka w domu, więc gdzieś tam jakoś sprzedali mi to w genach. Ale tak jak mówię, ja postrzegałam zawsze świat przez muzykę. Malarz widzi zawsze bazę kolorów, piękną gamę kolorów i inaczej też widzi różne rzeczy. Ja zawsze rozbierałam utwór w głowie na części pierwszej. Wychodziło mi to dobrze i tak zostało. Poszłam do szkoły muzycznej. Mam skończoną szkołę muzyczną pierwszego stopnia imienia Grażyny Bacewicz w Koszalinie plus jeden rok. Ale później stwierdziłam, że no jednak za dużo nerwów mnie to kosztuje, a poza tym nie było mi po drodze z nauczycielami od muzyki. Oni chcieli ode mnie coś innego niż ja chciałam. I w sumie no, nauczyłam się tam podstaw, ale przez kolejne, od wyjścia ze szkoły muzycznej, przez kolejne no, dobre 10 lat to był wielki boom, jeśli chodzi o mój rozwój w stronę muzyczną. Czyli te podstawy miałam już w małym palcu, a resztę rozwoju muzycznego to jest taka Zosia Samosia. Szkoła muzyczna, talent i dużo pracy nad sobą ukształtowało Zosię Karbowiak, ale pewien wpływ na ostateczny gust muzyczny mieli również idole. Każdy z nich ich przecież ma. Są zespoły, są wokaliści, są muzycy, są kompozytorzy, więc zacznę, jakbym zaczęła teraz wymieniać, to byśmy tu do rana siedziały, ale no na pewno już nieżyjący niestety wokalista. Nie znam, nie wiem, czy ktoś taki się kiedykolwiek jeszcze urodził, czy w ogóle istnieje taki wokalista, jakim był Warren Wiebe. To jest pan, który śpiewał u Davida Fostera. No David Foster w ogóle to jest guru, jeśli chodzi o aranże, o budowanie z utworów. Aretha Franklin, Ella Fitzgerald, to zagranica. Jakoś nie chodzi o to, że nie jestem patriotką, ale zawsze jakoś te wzorce czerpałam z zachodnich artystów niż z krajowych. Chociaż Miecia bardzo lubię, Szcześniaka. To jest bardzo, zawsze mi tam włosy na rękach stawały, jak śpiewał na żywo. Zosia Karbowiak jest fanką muzyki filmowej, szczególnie tej z bajek Disneya. Kiedyś wpadłam na taki pomysł, żeby wziąć udział właśnie w programie, jeszcze w Polsce. To był program z Manem. Manem. Szansa na sukces, tak. To był program Szansa na sukces i tam się pojechałam na przesłuchania z Kasią Cerekwicką i Kasia Cerekwicka się dostała, ja się nie dostałam. Chyba miałam zbyt rozciągnięty sweter i zbyt luźne dżinsy, a Kasia była ubrana wręcz w fantastyczną garsonkę, chyba z tego co pamiętam. I chyba właśnie przegrałam tym, ale no, nie będę spekulować.
kiedyś kilka osób na mojej drodze artystycznej, osób, które no, są moimi autorytetami też, powiedziało mi, że powiedziało mi kilka osób, że nie mogę poddawać się takiej ocenie, że ktoś mi mówi, czy jestem dobra, czy nie. Jeżeli czuję, że coś wychodzi i ludzie chcą tego słuchać, to już jest wystarczający faktor do tego, żeby to robić. Ale Zosia nie ukrywa, że brała udział w kilku castingach do programów typu Talent Show. Teraz nie mam czasu, autentycznie, dlatego że większość z tego typu programów odbywa się w weekendy, a ja w weekendy mam zakontraktowane koncerty, które dają dochód mi, mojemu mężowi, mojej rodzinie, więc to jest wykluczone, żebym poświęciła dochód miesięczny na to, żeby sobie tam gdzieś postartować, ale miałam taki epizod w Danii. Poszłam do X Factora, dostałam się do bootcampu i tam było fantastycznie, z małym, malutkim wyjątkiem, który mnie po prostu przekreślił, a mianowicie miałam bardzo ostrą anginę i straciłam głos. I nie byłam w stanie dalej śpiewać, no i nie mogli mnie przetrzymać na boku, dobra, to ty sobie poczekaj, a my sobie pójdziemy dalej i później do nas dołączysz, no bo to byłoby wbrew zasadom, więc odpadłam. I za drugim razem, jak poszłam, Thomas Blackman, czyli jeden z jury jurorów, powiedział, że no powiedzmy sobie szczerze, jestem zbyt profesjonalna, a to jest osób, dla których ten program dla takich osób, które się mogą rozwinąć w tym programie, a ja już nie mam czego rozwijać, więc to był taki komentarz i taka opinia jurorska, która z jednej strony mnie ucieszyła, a z drugiej no sprawiła, że miałam te łzy w oczach, no bo ale dlaczego? Ja tak bardzo chciałam śpiewać w tym programie, prawda, bo to program wokalny, więc I to na tym się skończyło. Próbowałam raz, dziewczyny moje, córki, powiedziały, jedziemy na zakupy do sklepu, do Koszalina i to było chyba w ubiegłym roku. Wróciłam z koncertu i w niedzielę mówię, mama, wsiadaj w auto, jedziemy do sklepu zrobić zakupy i wzięły płytę, na której były ponagrywane podkłady do jakichś piosenek i pojechaliśmy do szkoły muzycznej. Podtekst był chyba taki, że dzień otwarty jest w szkole muzycznej, więc wchodzimy do tej szkoły, a one mówią, tam są zapisy. Ja mówię, znaczy zapisy? No mama będzie startować Must Be The Music. Ja mówię, no dobrze. No ale nie wzięli mnie, więc to chyba o czymś świadczy. Zosię w Koszalinie spotkać może najczęściej podczas koncertów charytatywnych. To trochę smuci, bo jej talent jest doceniany nawet poza granicami naszego kraju, a lokalnie bywa różnie. 99% moich koncertów rocznych, a może nawet więcej niż 99%, odbywa się w Skandynawii. Czyli w Danii, czasami w Szwecji, czasami blisko Danii, w Niemczech, ale głównie w Danii. Niestety nie w Polsce. Powiem, chyba mogę obwiniać za to mój repertuar. Może jest zbyt mało znany w naszym kraju. Głównie śpiewam piosenki anglojęzyczne. Jeżeli już skupiłam się na tamtym rynku, to produkuję więcej niż mniej angielskich, anglojęzycznych piosenek, a mniej tych polskojęzycznych. Bardzo często było tak, że mój koncert polega na tym, że oprócz tego, że śpiewam swoje piosenki, to żeby ludzi, którzy no nie bardzo znają moją twórczość, nie zanudzać, to śpiewam też covery na swój sposób przerobione i oczywiście anglojęzyczne. I w Polsce to się nie sprzedaje po prostu. Ludzie chcą polskich piosenek. Ludzie chcą Marylę Rodowicz, O Marianno, Biały Miś i inne sokoły. Więc no nie jest to totalnie coś, co jestem w stanie zaśpiewać. Znaczy w stanie może bym była, ale jakoś dostaję dziwnych dreszczy, jak mam podejść do takiego utworu. Po prostu no, z gustami się nie dyskutuje. Ja jestem za innym repertuarem, o tak powiem grzecznie. Powiem szczerze, jest to trudne. Mama bardzo pracuje, a to tutaj właśnie do Świerszyna jeździ, a to w weekendy do pracy do Danii. Także jest to trudne, ale przyjemne też. A już zabieracie, jak mamy nie ma w domu? Najczęściej zostajemy z opiekunką. Czas popularności Zosi Karbowiak jeszcze przed nią. Teraz jest świetną marką promującą nasz kraj i miasto za granicą. Nawet ktoś mi kiedyś powiedział, jakiś pan był na jakimś koncercie, gdzie graliśmy w Hotelu Królewskim we Fredericji dla ekipy, dla gości, wśród których była część rodziny królewskiej. I pan powiedział, że on gdzieś tam pracuje w jakimś ministerstwie i że mógłby mi dać ambasadora kultury polskiej w Danii.
Ale jakoś temat ucichł, nie wiem, czy to była kwestia, tak, wiesz, na takich tego typu wieczorach się bardzo dużo rzeczy mówi, ja już się nauczyłam, żeby tak bardziej nie słuchać niż słuchać, oczywiście się uśmiechać z szacunkiem, ale no, ale mogę tak chyba sobie powiedzieć, no jak najbardziej, 12 lat już pracuję w Danii, więc chyba tym ambasadorem jestem. I zaczniemy od cicho i tak skocznie, żeby było bardzo dobrze dykcyjnie słuchać słowa, tak? Lepszy jeden dzień, gdy jesteś tu, lepszy jeden dzień jak z moich snów, lepszy jeden dzień, gdy jesteś tu, niż to samotny. Czekajcie na chwilę, drugi głos. Lepszy jeden dzień, gdy jesteś tu, lepszy jeden dzień jak z moich snów. Przy każdej próbie, na każdym występie, nawet w momencie, kiedy uczy wokalu, nie da się zauważyć jednej rzeczy. Zosi, kiedy śpiewa, uśmiech nie schodzi z twarzy. Daje mi to dużo radości. Ja od zawsze lubiłam pracować i bawić się z dzieciakami, bo przecież śpiewanie to nie jest coś przykrego. Jeżeli ktoś nie chce śpiewać, to po prostu tego nie robię. Jeżeli ktoś już przychodzi śpiewać, to chce się tym bawić. A śpiewanie jest takim oddaniem tego, co ma się w środku, więc to musi być zabawne. No, jeżeli chyba, że jesteś smutny, no to wtedy faktycznie masz gorszy dzień, ale wtedy to musisz, wiesz, zachowywać się no, prawie jak Chylińska. Ona zawsze mówiła o tym, że wszystkie swoje frustracje i nerwy wsadza w piosenki. To ostatnio też właśnie przy jakiejś powtórce programu słyszałam w telewizji gdzieś tam. Więc ja mam więcej tych pozytywnych emocji w śpiewaniu, chociaż smutne piosenki też tam się kiedyś zdarzały. Swoją miłość do muzyki dzieli z mężem, razem występują. Muszę podziękować nie tylko rodzicom, bo nie będę ukrywać, że mój mąż to jest 70-80% mojego dzisiejszego zasobu wiedzy muzycznej, jaki mam w głowie. On mnie bardzo dużo nauczył, to jest człowiek, który też wiele lat grał za granicą. I grał w różnych zespołach, między innymi w zespole Wrak. Kiedyś był taki zespół u nas popularny. I on duże rzeczy mi też powiedział. On miał dostęp, że jako że pracował w Niemczech, on miał dostęp do tych sklepów typu nasz Empik i gdzie tam miał dostęp do szerszej gamy płyt niż u nas w Polsce. I ja zaczęłam też tak łykać te nowinki, dla mnie nowinki wtedy, bo nie wszystko u nas się niestety puszcza w radiach. Nawet dzisiaj, jak jeździmy prawie co tydzień za granicę, to połowa nawet utworów, które lecą w Danii albo w Niemczech, nie leci w naszych radiach, nad czym strasznie ubolewam. Zosia Karbowiak wychowała się w muzycznej rodzinie, teraz sama taką tworzy, ma 3 córki. Śpiewają, wszystkie cy, chociaż średnia wykazuje bardzo duże zainteresowanie nauką gry na perkusji. To jest tatusia córeczka, więc ona chyba bardziej w perkusję pójdzie, ale śpiewają wszystkie, mają słuch, mają poczucie rytmu. To znaczy, wydaje mi się, że taka miłość od muzyki była od dzieciństwa. Pamiętam kiedyś, mama właśnie występowała, wyszłam na scenę i też właśnie zaczęłam śpiewać. Także no, po prostu lubię, to jest taka moja pasja. Ola twierdzi, że zawodowo z muzyką się nie zwiąże, chce zostać weterynarzem. Czas pokaże. Materiał na płytę Zosi Karbowiak jest już gotowy. W najbliższych dniach będzie dopieszczany. Wydają sama, będzie można ją kupić przez internet. Zosi życzymy sukcesów nie tylko w Skandynawii, ale również w Polsce. Mogę, 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 mogę,